pomysł był i od razu była też realizacja, prawda? Nikt się nie zastanawiał długo, tak, robimy to. A Grzegorz Majzelk, no też jest taką osobą bardzo dynamiczną, więc tutaj też nie trzeba było go nakłaniać, tylko był pomysł i on mówi, wchodzę w to, oczywiście robię. Są osoby, które będą nam towarzyszyć, osoby niepełnosprawne. To jest możliwe dzięki takiej spontaniczności, dzięki temu, że ci ludzie, którzy biorą udział w tym koncercie, są tak mocno zaangażowani, są tak mocno empatyczni, wiedzą, jaki to będzie rodzaj sztuki i kto będzie występował. Jest takie flow, czują ten klimat, prawda? I wtedy nie mają obaw, wtedy strach mija. Fantastyczne było to, że zaśpiewałem z podopiecznymi z Salwy. Zaśpiewałem moje utwory. Oni niezwykle energetycznie do tego podeszli i jestem bardzo szczęśliwy, że to nam wspólnie wyszło. Myślę, że to był taki bardziej efekt terapeutyczny niż muzyczny. To był pierwszy ich taki koncert i myślę, że nie ostatni. I uważam, że poradzili sobie naprawdę fajnie. Zrobili to, co uczyli się na próbach. Może rzeczywiście czuło się takie lekkie spięcie, ale to chyba normalne przy występach dla szerokiej publiczności. Spięcie towarzyszy wszystkim, mnie także. Jest to pod ogromnym wrażeniem. To jest kolejny dowód dla mnie, że muzyka jest językiem uniwersalnym. Łączy ludzi bez względu na to, czy to są dzieci, czy to są osoby dorosłe, osoby niosące ze sobą bogaty bagaż doświadczeń, czy różnych narodowości. Nie wyobrażam sobie lepszego czasu, który poświęciłam dla siebie, który zintegrowałam z ludźmi, których tutaj spotkałam. Gdzieś się współodczuwało tą taką dobre flow na tym koncercie. Mogłabym podpisać, że to był właśnie taki czas pozytywnego myślenia o wszystkim. Wyceniłabym tu ogromną rolę Grzesia Majzela, który ma w sobie tą prawdziwość i ona tak emanuje z niego na wszystkie możliwe strony, że też wyzwala taki feedback wśród tych właśnie osób, które dzisiaj uczestniczyły w koncercie. I o to chodzi, żeby w tym wszystkim współuczestniczyć, uzupełniać się, współodczuwać. I myślę, że ten koncert właśnie był taką lekcją takiego współuczestniczenia w czymś wyjątkowym, fantastycznym dla każdej osoby, która tutaj była. Czy ona ma większe, czy mniejsze deficyty, czy dysfunkcje, dla każdej ten czas był takim czasem darowanym, wyjątkowym. Ziemio bezkresna i wieczna, planeto ognia i róży, bądź zawsze skrzydłom słoneczna, ochraniaj je w czasie burzy. My jesteśmy korporowo nastawieni na czynienie świata nieco lepszym. Robimy to na poziomie pierwszym u podstaw, czyli rehabilitujemy, leczymy i takie akcje są absolutnie naszą powszednością. Jest cudownie, że pięknie możemy się różnić, a jednocześnie tyle ze względu na siebie nawzajem zyskiwać. Bardzo dziękuję Fundacji Incorpore za zaproszenie. Bardzo dziękuję Wojtkowi Skowrońskiemu. Bardzo dziękuję szefowej Salwy, terapeutom i wszystkim uczestnikom moich zajęć. Wszystkiego dobrego! Dziękuję. Dziękujemy.